Witam, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum, a oto przed wami 71. odcinek z serii Zagrajmy w Diablo 4. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem Zew Starożytnych, wejść do uświęconego lodowca. Spotkaliśmy ostatnio wodza plemienia niedźwiedzia. No i ogólnie to zadanie odpaliło się po zrobieniu paru innych wcześniej zadań dla nich. Kontynuujemy zadanka poboczne na strzaskanych szczytach i teraz musimy wejść tutaj, tunele lodowcowe pod obozem plemienia niedźwiedzia. Poprosił nas o przysługę, więc wchodzimy. Co to jest? Grób barbarzyńcy. Grób poległego wojownika z plemienia niedźwiedzia. Jego broń i pancerz wystawiono na pokaz jako symbol chwały. Dobra, wchodzimy tutaj. Jest to takiego, powiedzmy, rodzaju troszeczkę dungeon, ale zobaczymy, czy to będzie takie duże jak normalny dungeon, czy trochę mniejsze. Wydaje mi się, że coś mniejszego, ale zaraz się przekonamy. No i zobaczymy, jakie jeszcze zadanka będą. Następne zadanka, jakie mamy do wykonania, to jest wszystko to, co zostało zaznaczone już na mapie w różnego rodzaju dungeonach. No, mamy wodza. No dobrze. Fajnie, że on nam towarzyszy. Zbadaj zlodowaciałe tunele z wodzem Glusem. Glasem. Ciekawe. Będziemy badać. Wygląda to jak... No kurczę, jakikolwiek dungeon. O, tu jeszcze. No, tłucz go, tłucz go. Dobra, wracamy tam. Zobaczmy, no to wygląda jak normalny dungeon. Po prostu ma warstwy, jest dość duże. Zobaczymy. Na razie będę tutaj z nim eksplorować. Może się odezwie jeszcze. No to byli tacy trochę więksi przeciwnicy. Zbadaj przekrwiony lodowiec. To naprawdę przypomina dungeon, w którym zbierałam te kości kazrów. Identyczne i ułożenie i wszystko, czemu ja zejść nie mogę. O, I'm not ready yet, ale ja jestem ready, no. Dobra, sporo różnego rodzaju elitarnych przeciwników, naprawdę. Dobra, idziemy dalej, co to jest? The calling feels strong here. I can feel our purpose beyond that door.
Na pewno jakiś boss się tam znajduje. Fajnie by było tego bossa zabić z wodem. Wow, oprawca klanu. Jaki ogromny. Teraz nie wiem, w którą stronę, czy tu idziemy najpierw tutaj. Mało się odzywa ten boots, powiem szczerze. Chyba, że naprawdę po prostu on się tutaj nie będzie przez większość czasu odzywać, tylko dopiero jak coś znajdziemy albo coś się zmieni. Mogę ewentualnie cięcie zrobić. Wow, mamy tutaj jakiegoś sakota bezcielesnego i coś do podniesienia. A to jest jakiś wyjątkowy mini boss. It was guarding a stone of blood. It may be of use to us. Krwawy kamień. No na pewno ten krwawy kamień trzeba odnieść tam pod drzwi. I chose my champion well. Let us find what lies beyond. Znajdź źródło zewu starożytnych. To albo będzie boss, komnata niedoli. Zdecydowanie będzie boss, bo zobaczcie jaka ogromna arena. Rozmawiaj z krawetem, szamanem. You're the warrior. He is near. You must not let him consume you too. Oh no. No. Chieftain of the Bear Tribe, you are here to answer the call. Now you are mine, just as those who have come before you. Strach pierworodny. Władcy Racha. No, nie było ciężko. Bardzo prosty boss do pokonania. Yes. I am Kravit, once a shaman of the Bear Tribe, searching for a way to make amends for the past, imprisoned by those I sought aid from. You have succeeded where I failed. Ancestors be praised. Chieftain of the Bear Tribe, you and your champion have done well. Tell me, what of our people? They have sacrificed much in our pursuit of the Ancients' call. They have suffered, and they have learned loss. Strength alone failed us, said Ariat. But you have forged new bonds of brotherhood, accomplished much. Take my blessing. Back to our people. Find a new destiny. Dwell on the past. No more. Rest well, Kravit, shaman of the Bear Tribe.
Okej, zadanie poboczne ukończono, zew starożytnych. Ale coś czuję, że to nie wszystko jeszcze u nich, więc... Wykonaj zadania dla plemienia. Ukończono, sojusz z plemieniem niedźwiedzia to wszystko? To już jest ich wszystkie zadania? Czekajcie, wróćmy się do ich obozu. Bo może jak wyjdę i się troszkę to zresetuję, to będzie coś nowego, bo trochę się dziwię, że zrobiliśmy parę zadań dla nich, wiem, parę zadanek, żeby zrobić zadanie, odblokować w ogóle zadanie u wodza i co, nic więcej nie ma? No nie ma! Nie ma nic! Na ten moment przynajmniej. Zobaczmy, czy tamten od tych trofeów coś nam jeszcze powie. Nie. A czy mamy tutaj wodza? Mamy wodza, ale już nie pogadamy z nim. To chyba wszystko na ten moment. No dobra, to będę robić inne zadania poboczne, skoro u nich już więcej nic nie ma. Te osuarium. I czarny szpital. No to były wszystko rzeczy, które ja, wiecie, robiłam. Sangwinikna kaplica, można też do niej wejść. Dobra, po kolei wejdę sobie do tego osuarium i w tym zadaniu, w tym osuarium, to jest zadanie Upiorny Męczennik. Umierający rycerz z katedry opowiedział mi o swoim poległym towarzyszu, który powstał z martwych za sprawą klątwy wampiryzmu. Poprosił, abym zapuściła się w głąb uświęconego osuarium i zgładziła lorda Avitusa. Dobra, tu mamy lorda Avitusa gdzieś. Najpierw tylko te zwłoki chcę. O, jest Lord Avitus. Te zwłoki chciałam zniszczyć. No i pięknie, jeszcze legendarny da pierścik wypadł. Doskonale, zaraz go sprawdzimy i wydamy punkcik. Udało się zabić Lorda Avitusa, więc będzie można wrócić z tym do... No, dodajmy sobie może 5 do siły albo zdrowia. No to niech będzie... A nie, plus 5 do zręczności. Dobra, plus 5 do zręczności. Ja sobie sprawdzę teraz ten napierśnik. Sprawdźmy go sobie. No niestety słabszy, granaty dymne upuszcza. Dobra. Okej, okay, następny przystanek to jest Czarny Szpital i zadanie Krzyki Nienawiści. Jestem już w tym czarnym szpitalu. Mamy tutaj te zadanie. Zgładź udręczonego ducha Korika Trosta. Spotkałam pogrążonego w żałobie ojca, którego dręczą wizje jego zmarłego syna. Muszę wejść do czarnego szpitala i zniszczyć udręczonego ducha Korika Trosta. To zadanie również robiłam podczas bety. Ciekawe, troszkę smutne. No, sami zaraz zobaczycie. Dobra, Korika mamy gdzieś tutaj. No i dobra, Korika załatwiliśmy jako ducha, teraz musimy wrócić do jego ojca, Wendrala Trosta i z nim porozmawiać. O. Duch twojego syna został zniszczony, czuł do ciebie ogromną nienawiść. I will never be free of the truth. I sent my sweet boy away for a sin of my own making. The blood is on my hands. All of it.
Heavens above, forgive me. I must go visit my son. No właśnie, to on odesłał swojego syna i czuł się winny. I'm coming, Korik. Przez ten cały czas czuł się winny, a jego syn no, chciał, żeby on pojawił się, tak, żeby przyszedł do tego czarnego szpitala. Dobra, to te zadanka mamy ukończone. Możemy teraz, co możemy zrobić? Mamy dziedzictwo światłości, czyli musimy zebrać dzienniki archiwisty i wejść do sangwinicznej kaplicy. To zadanie już bardzo dawno dostaliśmy. Możemy się nim zająć. Kaplica jest niedaleko Cor Valar. Muszę udać się do zakazanego miejsca sangwinicznej kaplicy i odnaleźć czerwony kielich. Trzeba zniszczyć ten przeklęty przedmiot. Dobra, no to tam sobie pójdziemy. Jestem już w sangwinicznej kaplicy. Wygląda jak jeden z dungeonów, który już odwiedzaliśmy w tej serii. Taki klasztor. No i zadanie się troszkę zaktualizowało. Mamy tutaj zgładź biskupa i zabierz czerwony kielich, więc domyślam się, że to będzie jakiś boss. A już z takiego typu bossami jak biskup już walczyliśmy w dungeonach, w zadaniach. Przeciwnicy, gule, błoki. Czyli to, co już mieliśmy. No dobra. Dobra, zrobiłam całe te dungeony. Odblokował mi się boss i to powinien być ten krwawy biskup właśnie. Właśnie. Pokażę wam walkę z nim. Już walczyliśmy z tym bossem. W innych okolicznościach, w innych misjach. No, puść, nie puść. Ej, mamy go. Jeszcze legendarny sztylet wyleciał i mamy krwawy kielich, słuchajcie. Daliśmy krwawego biskupa. No i teraz możemy porozmawiać z Werą w azylu plemienia niedźwiedzia. Czekajcie, okej. Ponieważ my gdzieś mieliśmy tutaj właśnie w tej okolicy Cor Valar, który się nie zaznaczył na mapie jako lokacja. Nie ma tam waypointu i raczej nie będzie, no bo mamy już też, odkryłam wszystkie waypointy w grze. Odkryłam wszystkie obszary i wszystkie waypointy w grze. Mamy wszystkie twierdze, więc ta Vera wychodzi na to, że się przeniosła do obozu plemienia niedźwiedzia. No dobra, pogadajmy z nią. Mam czerwony kielich. Oh, thank the fates that you live. I will destroy the chalice and with some luck that will be the end of it. Thank you for all you've done, but please never speak of this again. Jeśli powiedziałam krwawy kielich wcześniej, to darujcie, chodziło mi o czerwony kielich. To był krwawy biskup, a czerwony kielich, no. Krwawe kazanie. No dobra. Zadanie wykonane. Zobaczmy sztylecik. Słabszy. A jaki ma aspekt? Trującą pułapkę. Trująca pułapka nie przerywa twojego ukrycia. No i obole. Nie mamy więcej nic tutaj w tym obozie? Nie. Cor Valar chyba nie miało więcej zadań. 26 na 35, ale dalej tych zadań jest naprawdę dużo. A ja mam już ostatnie zadanko tutaj i znowu nie wiem, gdzie tych zadań szukać w strzaskanych szczytach. No nic, może się coś jeszcze gdzieś pojawi, może się na coś jeszcze gdzieś po drodze natkniemy. Idę poszukać tych dzienników archiwisty. Zanon Kosty jest przekonany, że jego matka stacjonowała w Strażnicy Światłości. Chyba, że jak zrobię to zadanie, to po tym zadaniu się coś jeszcze pojawi. Poprosił mnie, bym przeszukała dawny przyczółek i odnalazła wszelkie informacje o pokutnych rycerzach. Dobra, mamy drugi dziennik archiwisty. We received the order. Our company has been called away on a mission for the light. I know that like the others who have been called to serve, we will not return. We have already given everything to the church. Must we give up our lives? No nie po kolei, nie? Ale to nic, zdobędziemy pierwszy i trzeci.
Na spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Dobra, mamy pierwszy dziennik. New recruits are proving themselves strong. I've grown fond of them. Like Solian Acosta. Devotion to the faith. Could cast even the darkest shadow of doubt from anyone's mind. It's easy to talk to her, but those left for the glory of the light. She had to leave her family too. The son. I klucz wartownika. No i elegancko. Tego potrzebowałam, bo teraz otworzymy te główne drzwi i będziemy mogli zdobyć trzeci dziennik. Trzeci dziennik archiwisty. She refused. Soliana said to run would be to abandon the light and a better world for her son. Perhaps she's right. Okej, okay, teraz musimy wrócić do Margrovii, do Zalana Costy. Udało mi się odnaleźć dzienniki. I see. So my mother was a night penitent. Would she have made the same choice? If she saw what the world has become, thank you for bringing this to me. Nie ma sprawy. No i skrzynia z odzysku. Nie ma miejsca, co prawda. Ale teraz już mamy miejsce. I jeden zastuty kryształ. Więcej nie mamy nic u niego. No i mamy 27 na 35 zadań pobocznych ukończonych, ale nie mam już nic tak naprawdę widocznego na mapce, więc muszę poszukać tych zadań gdziekolwiek. Chyba że udalibyśmy się jeszcze w tym odcinku z powrotem do Kedżistanu, bo tam mam jedno zadanie. O właśnie, o te tutaj. Tu. Te, o którym wam mówiłam. Kiedy nadchodzi przypływ. Tak, to możemy to się... To jest do zrobienia, możemy teraz się tym zająć. Bo tak, wolę tych zadań poszukać poza nagraniem. No spokojnie. Bo teraz zrobiliśmy wszystko, co było. I w dzienniku, i zaznaczone na mapce. Trzeba poszukać tych resztek zadań, nie? No i jeszcze trochę i koniec serii. Skończymy te wszystkie zadanka poboczne. Będzie koniec serii. I przywitamy Lies of P na kanale. No i tutaj mamy to zadanko. Jasir. Dlaczego cię zakopano? Polityka. A rival was encroaching into our territory. We voiced our displeasure. We got buried in the sand up to our teeth. Politics. Dosłownie zostaliście zakopani. I'm not dead yet, you vultures! I see that. Should I come back later then? Huh? Wait, you're not. Get me free. I'll make it worth your while. No dobra, dobra, wyciągnęłeś. Not to sound ungrateful, but water's rising. Już wam pokazuję na mapce, gdzie on jest. Obok Geakul, tutaj. Tutaj jak przejedziemy sobie na te wysepki, to mamy go tutaj już. Podnosimy cię już. Wydostaniemy cię stąd. Proszę bardzo. O, tu pisze porozmawiać z Jazirem przez J. A tu jest przez Y. Okej, okay. No i proszę, wolność. Oh, much obliged. There's just one other thing. Some of my family is still alive, captured. If we don't help them, they're next in the sand. Trust me, stranger. The gang that did this is bad news. For Geakul, for all of us. It's best for everyone that they're stopped. Plus, I'll throw in some extra coin. Come, help me find the blade. Wouldn't want you protecting me like some smooth-faced child. Okay, dobra. No okej, okay. Znajdź broń dla Jazira tutaj. No to lecimy. O, ma konia, no to idealnie.
I need more time. No, teraz z pięściami walczył. Mamy w ogóle sfatygowany ładunek. Spóźniona dostawa. O, to jest nowe zadanko. Super. Czasem jakieś zadanka będą wypadać, wiecie. Jak przeszukamy jakiegoś trupa albo jakąś skrzynię. Okej. Ile tu mamy zadań? 37 na 44. Dobra. Także no, ostatnie zadanka to będę musiała ich szukać, ewentualnie coś później wypadnie, jakiś przedmiot, wiecie, z trupa albo z jakiejś skrzynki. Zanieść sfatygowany ładunek do Ice Settle. Znalazłam ładunek zaadresowany do karczmarki z Geakul. Powinnam dostarczyć jej przesyłkę. Dobra. No to już mamy zadanko, którego nam brakowało w Kedystanie. Super. Dobra, krewnik Jazeera. Czekaj, Jazeer. Sprawdźmy, czy tu nikogo nie ma, bo tu ktoś może gdzieś być. O, właśnie. No dobra, no lecimy dalej. Mamy trójkę do uwolnienia. I need more time. Jazeer, potrzebujesz nowej broni? Weź sobie coś stamtąd, dobry człowieku. Żeby nam tylko noża w plecy nie wsadził. Bo już mieliśmy jedną taką akcję, że uwolniliśmy gościa. Także no, już taka jedna akcja była, że uwolniliśmy gościa, który siedział w klatce, a później nam się odpłacił. Dobra, tu może być jeszcze jakaś jedna osoba skryta. Uuu, tu jest ktoś martwy. Nie mogę wejść w interakcję. Ciało jest świeże, a z ran po jakimś ostrzu wycieka krew. Okej, dobra, czyli mamy się spotkać z nimi przy grobli. Dobrze. Ciało jest świeża, z ran po jakimś ostrzu wycieka krew. Leżące wokół zwłoki sugerują, że ucieczka Azima nie była całkiem bezowocna. No i tego bandyty już nie możemy sprawdzić, jego ciała. Ale to nic, tu mamy się spotkać z nimi. Dobra. Początki też sprawdzą. Okej, tędy zejdziemy sobie. Właśnie, co teraz? Czy to jest twoja rodzina? Yes. And now it's yours too. You've done us a great favor today, friend. You'll always have friends in Geakul. Super, bardzo fajnie. Co teraz zrobisz? We need to lay low. We're wounded, but thanks to you, we may recover. Thank you, friend. Oh, yes. Thank you. Okej, czyżby to koniec zadania? Tak, ukończono zadanie poboczne, ale może jeszcze ich spotkamy później, słuchajcie. Może ich jeszcze później w Geakul spotkamy i będą mieli jakieś inne zadanko dla nas. Dobra, ja się teraz przedostanę do Geakul i odniesiemy tą paczkę na koniec. Coś czuję, że jeszcze ich spotkamy, że to nie koniec, że coś jeszcze będzie.
ale na ten moment zadanie zrobione. Czasami właśnie tak było, że dostawaliśmy jedno zadanko, a później po jakimś czasie pojawiało się następne i był, wiecie, kontynuowany wątek, nie? Dobra. Zaniesiemy tą paczkę i kończymy odcinek. A wcześniej przynosiliśmy rachunek, który znaleźliśmy. Ten ładunek jest zaadresowany do ciebie. I wondered what happened to that shipment. Guess a reward is in order. Can't run an inn with nothing to feed lodgers. No i pięknie. Zadanie ukończone. Spóźniona dostawa. Proszę bardzo, 39 na 44. Kończymy odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do oceny, do wsparcia kanału komentarzami. Naprawdę, każdy komentarz bardzo, ale to bardzo wspiera kanał. Bardzo, ale to bardzo pomaga. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. To jest naprawdę ogromne wsparcie dla kanału, dla każdego odcinka, dla każdej serii. Także zostawcie komentarz, nawet najmniejszy. I zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi seriami na kanale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.